Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj, słuchajcie, chciałbym Was zaprosić na materiał poświęcony temu oto zegarkowi. Jest to zegarek oczywiście z serii Casio G-Shock, model GN-1000-1AER. Jest to młodszy brat Gulfmastera GWN-1000. Ten model GN-1000 również określony został mianem Gulfmastera i właśnie dzisiaj chciałbym podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami, wyjaśnić, jak działa ten zegarek, jakie ma podstawowe funkcje. Wybrałem tutaj model GN-1000-1. Jest to model podstawowy, ponieważ moim zdaniem bardzo fajnie on odzwierciedla tutaj akurat wersję kolorystyczną. Nawiązuje on do Gulfmastera GWN-1000. Zwróćcie uwagę, bardzo charakterystyczny O-ring w dwóch kolorach, podzielony tutaj góra w kolorze czerwonym, dół w kolorze niebieskim. Bardzo ciekawie zaprojektowana tarcza. Mamy tutaj wiele rzeczy zapożyczonych od Gulfmastera GWN-1000. Ponieważ przypomnijmy, że Gulfmaster GWN-1000 był pierwszą wersją, następnie pojawiła się, tak jak w przypadku to było Mudmastera, ta wersja GN-1000 i dopiero później pojawiła się wersja GWN-Q1000, nowość skład sensorem. Ale wracając do tego konkretnego modelu, zobaczcie, bardzo ciekawie zaprojektowana tarcza. Mamy tutaj wewnątrz kody miast dla określania stref czasowych. Mamy wyświetlacz elektroniczny. Mamy tutaj taką wskazóweczkę, która zakończona jest z jednej strony grotem, z drugiej strony jest to końcówka, która przypomina kotwicę. W późniejszej części filmu będziecie mogli doskonale to zobaczyć, zwrócić na to uwagę. Oraz tutaj tarczę pracy trybów. Zegarek posiada tutaj z jednej strony dwa przyciski, zwróćcie uwagę, z drugiej strony posiada trzy przyciski. Tutaj dwa do ustawień, natomiast tutaj jest to przycisk kompasu. Jest on w zasadzie, no, można powiedzieć, niewidoczny. Tutaj to nie rzuca się od razu, mimo tego, że są duże napisy na tym O-ringu, to od razu jakby nie było dla mnie jasne, że w tym miejscu jest kompas, tutaj jest oczywiście strzałka. Po dłuższej chwili dopiero oczywiście wszystko było jasne, natomiast to co moim zdaniem tutaj nie gra, to zbyt takie ostre oznaczenia na tym O-ringu, ale proszę zwróćcie również uwagę, że w pozostałych modelach zegarków takie oznaczenia jak Adjust, Mode, Light, Reverse czy Search i Forward bardzo często widnieją na bezelu, na nakładce bezela, która okala tutaj O-ring. No w tym wypadku to zostało umieszczone bezpośrednio na tym O-ringu. Oczywiście tutaj ten element na przykład również zaczerpnięty jest z GWN-1000. Zobaczcie na samo mocowanie paska, również tutaj dwie takie śrubki, zupełnie inny sposób niż na przykład w zegarku GW9400, tam standardowo paski były mocowane tutaj na śrubki, tutaj one są przykręcane z tej strony. Tak samo to już jest charakterystyczne dla Gulfmasterów, że od wewnątrz również jest widoczna trzecia śrubka mocująca pasek, także to jest takie charakterystyczne rozwiązanie. Wydaje mi się, że jest to rozwiązanie fajne, dobre, nie musimy się tutaj za bardzo martwić o tak zwane uszy, które ewentualnie mogą zostać uszkodzone przy jakimś upadku. Pasek nieźle wykonany, z jednej strony oznaczenie Twin Sensor, Tide Graph, niestety no jeden rząd dziurek, jak wiecie, nie podoba mi się to. Tutaj takie inne zastosowanie, końcówka paska. Jest to takie, tutaj widzicie kółeczko zakończone taką wypustkami, kropeczkami. To ma zapobiegać wysuwaniu się paska ze szlówek, ale tutaj jest ciekawostka. Ja z tym wcześniej nie spotkałem się. Zobaczcie. Też inny rodzaj sprzączki, płaska sprzączka, ten element też troszeczkę się różni. Natomiast zobaczcie, no, w tym modelu zastosowano dwie takie gumowo-plastikowe szlówki. One są moim zdaniem troszkę za bardzo ordynarne. Szkoda, że nie ma tutaj napisów G-Shock, tak jak to miało miejsce w przypadku zegarka GG-1000. No nie do końca mi się to podoba, ale to może być potwierdzenie również na to, co mówiłem w filmie o GWN-1000, o tej pierwszej wersji Gulfmastera, że w tamtym modelu po prostu pasek wysuwał się nam ze szlufki i być może dlatego tutaj zastosowano podwójną szlufkę. Nie wiem, ile w tym prawdy, tak sobie gdybam, ale wydaje mi się, że jest to niezłe rozwiązanie, i chociaż w tym wypadku muszę powiedzieć, że tutaj odczucie jest takie, że ten element, ta szlufka jest dość... określenie takie dziwne, ale tempo porusza się pasek tutaj, jeżeli możemy tak to określić, występuje dość duże tarcie, w związku z tym no, wydaje mi się, że przy zastosowaniu jednej szlufki nie byłoby tutaj problemu z wysuwaniem się paska, niemniej jednak te szlufki są dwie. Mnie się to do końca, znaczy pomysł fajny, ale wykonanie już tutaj troszeczkę gorsze. Jeżeli chodzi o dekielek, to proszę zobaczcie, dekielek jest standardowy, nie odbiega niczym od tych dekielków, które możemy zobaczyć w GA-1000 czy w GG-1000, nie ma tutaj nic specjalnego, przykręcane na cztery śrubki, oznaczenia standardowe. Tak mniej więcej wygląda. Jeżeli chodzi o sam materiał, tutaj ten materiał jest w porównaniu do zegarka GWN-1000, on jest bardziej już w tym wypadku plastikowy, aniżeli gumowy. GWN-1000 jest w ogóle ewenementem i ja uważam, że tam jest najbardziej gumowy z tych wszystkich tworzyw, jakie zostały zastosowane w zegarkach, z którymi miałem do czynienia. Tu już jest taki troszkę mniej atrakcyjny materiał użyty, ale w sumie w całości ten zegarek komponuje się bardzo fajnie. Kilka szczegółów mogłoby zostać troszkę lepiej opracowanych, ale to tylko moje subiektywne zdanie. Naprawdę nieźle to wszystko ze sobą współgra. Zwróćcie uwagę, również to nie jest tu widoczne, w późniejszej części filmu będzie to widoczne, tu jest również wskazanie faz księżyca, ponieważ sam zegarek jest to Twin Sensor, tak jak widzimy tutaj oznaczenie na pasku, jest również Tide Graph, czyli tak, zegarek wyposażony jest Twin Sensor, czyli posiada kompas oraz termometr i wzbogacony został o wskazania pływów morskich, za to odpowiedzialna jest tutaj ta tarcza z tą wskazóweczką, a także faz księżyca. W tej chwili akurat to kółeczko jest czarne, ale później jak będziemy ustawiać, przechodzić przez ustawienia, to zobaczycie, tutaj będą wyświetlały się fazy księżyca. To tyle, jeżeli chodzi, myślę, o takim wizualnym, jeżeli chodzi o wizualną stronę tego modelu. Może warto tutaj wspomnieć, że podstawową funkcją oczywiście w tym zegarku jest funkcja timekeepingu, do której standardowo wchodzimy, tak jak w pozostałych modelach, które dla Was przedstawiałem, poprzez dłuższe przytrzymanie tutaj lewego dolnego przycisku. Zobaczcie, obojętnie gdzie jesteśmy, w jakiej funkcji, przytrzymanie lewego dolnego przycisku powoduje przejście powrót do trybu timekeepingu. Należy również pamiętać, że zegarek posiada funkcję automatycznego powrotu do timekeepingu, jeżeli żadne operacje nie są przeprowadzane w odpowiednich trybach i tak na przykład przy użyciu kompasu zegarek wraca do timekeepingu po upływie około minuty, przy użyciu termometru jest to czas od 1 do 2 minut, przy fazach księżyca i pływach morskich po upływie 2 do 3 minut, a także w przypadku alarmu czy też ustawień wyświetlacza ten zegarek wraca do timekeepingu po upływie około 2-3 minut. Generalnie prawie przyciski służą tutaj w ustawieniach do dokonywania właśnie ustawień góra-dół. Jest przycisk Mode, przycisk Adjust, przycisk Light, tak jak widzicie Reverse i Search Forward. Zwróćcie uwagę, fajna sprawa znana z wcześniejszych modeli. Na wyświetlaczu mamy w tej chwili pokazaną godzinkę w trybie tutaj elektronicznym. Wskazówki pokazują nam godzinę w trybie analogowym, ale wciśnięcie w trybie timekeepingu lewego górnego przycisku Adjust powoduje przełączenie wyświetlacza, tutaj wskazań wyświetlacza na datę. Mamy 28 Tuesday, czyli wtorek, w związku z tym no, tutaj myślę, że bardzo ciekawe jest rozwiązanie, bardzo fajne rozwiązanie, możemy mieć wskazania godziny analogowe, a na wyświetlaczu możemy mieć wskazanie dnia. Do podstawowych ustawień oczywiście w tym modelu służy również lewy górny przycisk Adjust. Aby dokonać ustawień zegarka powinniśmy w trybie timekeepingu, czyli w tym podstawowym trybie odmierzania czasu użyć przycisku Adjust. Przytrzymajmy go proszę. OK. Na wyświetlaczu pojawił się skrót ADJ, Adjust, i tutaj chciałbym od razu zwrócić uwagę, ten model może nie wygląda dla niektórych zbyt, w cudzysłowie, fachowo, ale uwierzcie mi, że ten zegarek posiada wiele fajnych funkcji i mimo tego, że dla niektórych ten zegarek tylko może aspirować do bycia Gulfmasterem, to ma on więcej wspólnego z Gulfmasterem niż model GG-1000 z Mudmasterem. Przekonacie się o tym w tym filmiku. OK, weszliśmy w tryb ustawień. Oczywiście, żeby ustawić, dokonujemy wyboru poprzez, żeby przejść przez wszystkie ustawienia, dokonujemy wyboru lewym dolnym przyciskiem Mode. Zobaczcie. OK. Mamy Daylight Saving Time. Możemy wybrać On. Możemy wybrać Off. Mamy czas letni, czyli On. Kolejne ustawienie przycisku Mode pozwala nam zdefiniowanie, czy czas ma być wyświetlany na wyświetlaczu w trybie 24-godzinnym, czy w trybie 12-godzinnym. Zobaczcie, tutaj wyświetla się skrót HND od Hands, czyli oznajmia nam, że wskazówki zostały przesunięte w celu odsłonięcia tutaj wyświetlacza. Kolejnym z ustawień jest ustawienie godziny. Ten zegarek nie jest wyposażony w Multiband 6 oraz w Waveceptor, w związku z tym tutaj korekty dokonujemy ręcznie. Mamy sekundy, mamy godziny, minuty, rok, miesiąc, dzień miesiąca. Następne przyciśnięcie to jest określenie, czy ma być słyszany dźwięk przycisków, kiedy używamy zegarek, czy też ma on zostać ten dźwięk wyciszony. Zobaczcie, tutaj jest mute, key. Ja lubię, jak zegarki pikają sobie, więc pozostawię na nutce. Dalej mamy ustawienie długości czasu podświetlania. Jest to standardowo LT3, LT1. LT1, pamiętajmy, podświetlenie przez około 1,5 sekundy, LT3 podświetlenie przez około 3 sekundy. I to są podstawowe ustawienia, jakich możemy dokonać w tym zegarku. Jeżeli już przejdziemy wszystkie tryby, może jeszcze zwróćcie uwagę, jest ustawiona strefa czasowa Paryż i tutaj możemy sobie wybrać strefę czasową, posługując się przyciskami. Fajna sprawa, prawy górny działa, prawy dolny działa, w tym wypadku jest Paryż, Ateny, dalej, dalsze strefy czasowe i zobaczcie, co się dzieje od razu fajnie na wyświetlaczu. Na wyświetlaczu zmienia nam się godzina. Kiedy zmienimy sobie strefę czasową, to również dostosują się wskazówki do wskazania tutaj czasu wyświetlanego na wyświetlaczu. OK, ustawienia zostały czasowe, pozostawiamy na, strefę czasową na Paryżu. Nie ma tutaj Berlina, więc jest Paryż naszą strefą home time i zatwierdzamy lewym górnym przyciskiem, przepraszam. Oczywiście należy pamiętać, zwróćcie uwagę, zniknął tutaj napis hands i wskazówki wracają do wyświetlania godziny. Proszę, 17:46. OK. Pamiętajmy, że silne pole magnetyczne bądź silne uderzenie może spowodować, iż tutaj wskazówki nam się rozjadą ze wskazaniami na wyświetlaczu. Widzieliście fajnie tutaj przez chwileczkę animacja księżyca się pojawiła. Oczywiście, jeżeli chodzi o korektę położenia początkowego wskazówek, chciałbym Wam to przedstawić w osobnym filmiku i będziecie mogli zobaczyć to w osobnym filmiku. Także tutaj nie będę poświęcał na to mojego czasu. Zobaczymy to w ustawienia i korektę położenia początkowego wskazówek przedstawię w osobnym filmie. OK, wróćmy do zegarka. Kompas. Kompas uruchamiamy tym tutaj oto tak skrycie umieszczonym przyciskiem. Wskazówka pracy trybów oczywiście przesuwa się na wskazanie kompasu i kompas nam sobie działa. Możemy tutaj używać go przy naszych wędrówkach. Zobaczcie, co fajne. Wskazówka pływów morskich również się przesuwa. Zaraz Wam wytłumaczę, do czego ona służy. Świetne rozwiązanie, bardzo fajne rozwiązanie w tym zegarku. Po prostu nie wiedziałem, że ten zegarek będzie tak fajnie rozbudowany i w taki fajny sposób będzie nas tutaj informował o wielu rzeczach. Pamiętajmy, że po około 2 sekundach od uruchomienia kompasu wskazówka sekundowa wskaże magnetyczną północ, a na wyświetlaczu pojawi się wskazanie stopni. Należy używać przycisku w trybie kompasu Adjust, aby przełączać sobie wskazanie na wyświetlaczu między stopniami oraz między kierunkiem. Po włączeniu kompas będzie działał przez około 1 minutę i po tym czasie wróci zegarek do trybu, w którym byliśmy tuż przed aktywowaniem kompasu. Należy pamiętać, że w trybie kompasu nie jest aktywne Auto Light, czyli auto podświetlenie tutaj tarczy. Próg błędu, jeżeli chodzi o pomiar, wynosi tutaj plus minus 15 stopni. Sam kompas jest wstrzymywany automatycznie podczas sygnalizowania alarmu bądź pełnej godziny oraz przy manualnym włączeniu podświetlenia, ponieważ akurat ta funkcja działa. Bardzo fajna sprawa, słuchajcie, w trybie kompasu możemy dokonać, ustawimy sobie stopnie, zapamiętania stopni, czyli kierunku, w którym się, że tak powiem, poruszamy. Służy do tego prawy dolny przycisk w trybie kompasu. Wciskając prawy dolny przycisk Zobaczcie, co się dzieje. Są zapamiętane stopnie, 138, i teraz zobaczcie, co dzieje się ze wskazówką pływów. Ona po prostu pokazuje nam odchylenia. Zobaczcie, co się dzieje. Widzicie? W tą stronę i w drugą stronę. No, fantastyczna sprawa. Super, że ktoś, że Casio pomyślało o tym, żeby zaangażować do pracy właśnie tą wskazówkę pływów morskich, żeby ona ułatwiała nam tutaj korzystanie z kompasu. Możemy oczywiście dane zapisać po raz drugi. Wielokrotny zapis było 140 stopni. Teraz zobaczcie. Poruszamy się w innym kierunku, więc wskazówka tutaj pokazuje nam odchylenie. Raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. Żeby wyzerować zapamiętany kierunek czy też stopnie, należy przytrzymać przez około 2 sekundy wciśnięty prawy dolny przycisk. Zobaczmy. OK. I zegarek nie ma nam tutaj zapamiętanych w tej chwili żadnych stopni. I zobaczcie, co dzieje się ze wskazówką. One działają w tym momencie identycznie, razem przesuwają się symultanicznie. Bardzo fajna sprawa. Myślę, że każdy, kto, czy większość z Was, którzy oglądali ten zegarek na wystawie, no, nie spodziewali się, że na przykład kompas będzie tak fajnie rozbudowany i będzie można tutaj w trybie kompasu korzystać również ze wskazań tej dolnej wskazóweczki. Jeżeli chodzi o drugi z sensorów, to jest to, z drugim sensorów jest oczywiście termometr. Przejdziemy sobie do timekeepingu i w trybie timekeepingu, zobaczcie, tutaj wskazóweczka pracy trybów wskazała nam jakby godzinę 9. Oznacza to, że jesteśmy w tym trybie podstawowym timekeepingu i w tym trybie, wciskając prawy dolny przycisk, pokazuje nam się, uruchamiamy sensor termometru. Pokaże nam się tutaj na wyświetlaczu to, co widzieliście. Po upływie około 1 sekundy pojawi nam się wskazanie stopni, a także jednostek, jakimi się posługujemy. Te jednostki mogą zostać przez nas zdefiniowane. Będąc w trybie termometru, należy przytrzymać przycisk Adjust. I tak, możemy w tym momencie dokonać korekty wskazań temperatury. Zobaczcie, znowu wskazówki przesuwają się, żeby dokonać odsłonięcia wyświetlacza. No, świetna sprawa. Bardzo się cieszę, że akurat w tym modelu również takie zastosowanie, takie rozwiązanie zostało zastosowane. Ale okej, dokonujemy sobie korekty, jeżeli uważamy, że nasz termometr w zegarku nieprawidłowo pracuje. Jeżeli już chcielibyśmy zdefiniować sobie stopnie, przepraszam, nie stopnie, tylko jednostki, które będą nam tutaj pomagały, służyły do odczytu stopni, to przyciskamy lewy dolny przycisk Mode i możemy sobie zdefiniować albo stopnie Celsjusza, albo stopnie Fahrenheita. Czyli jeszcze raz, Mode to będzie korekta wskazań termometru, natomiast drugi raz Mode będzie korekta jednostek, jakimi będziemy się posługiwali. Jeżeli wszystko zostało ustawione, wciskamy przycisk Adjust. Zobaczcie, wskazóweczki wracają sobie do pokazywania aktualnego czasu. Wskazówka sekundowa pracuje normalnie. W związku z tym należy pamiętać oczywiście, żeby wskazania były prawidłowe, ponieważ generalnie te modele Casio G-Shock, z którymi się spotkałem, mają bardzo dobrze ustawione sensory i te wskazania temperatury powinny być prawidłowe, natomiast jeżeli uważacie, że nie są, to powinniście tutaj posłużyć się jakimś przyrządem, który stanowiłby dla Was wzorzec, według którego moglibyście skalibrować sobie termometr. No i oczywiście pamiętajmy, producent zaleca, żeby zegarek odłożyć w jednym miejscu na okres około 20-30 minut i wtedy te odczyty termometru będą, uważam, jak najbardziej prawidłowe. Był to drugi z sensorów. Wracamy sobie do timekeepingu i pamiętamy, zegarek pokazuje pływy morskie i fazy księżyca. Tutaj ta wskazóweczka, tak jak widzieliście, ona z jednej strony zakończona jest akurat w tym modelu białym tutaj takim grotem, z tej strony jest czarna kotwica nawiązująca do samej nazwy zegarka określonego jako Gulfmaster. I tak, wskazówka pływów pokazuje aktualny ich poziom, za wyjątkiem użycia kompasu, a także trybu Tide Moon. Poziom pływów dla miasta Home Time jest wskazywany również, gdy jesteśmy w trybie World Time i o tym należy pamiętać. Wskaźnik księżyca z kolei, tutaj w tym kółeczku, pokazuje nam bieżącą fazę księżyca za wyjątkiem trybu ustawień oraz trybu Tide Moon. No, zobaczymy. OK, więc pierwsze przyciśnięcie lewego dolnego przycisku Mode w trybie timekeepingu pozwala nam wejść właśnie w tryb pływów morskich i faz Księżyca. Zwróćcie uwagę, w tej chwili pokazane nam są pływy morskie dla godziny 6 bieżącego dnia i możemy sobie sprawdzić, jak będzie się kształtował pływ morski używając, w kolejnych godzinach używając prawego dolnego przycisku. Zobaczcie, wskazóweczka nam to wszystko pokazuje, jak będzie kształtował się pływ morski. Jeżeli chcemy przejść do wskazań faz Księżyca, w tym trybie wciskamy lewy górny Adjust. Na wyświetlaczu pojawia nam się napis Moon i wiek Księżyca. Teraz jest 0,4, w związku z tym dlatego tutaj na wyświetlaczu nic nie ma, ale oczywiście posługując się prawym dolnym przyciskiem możemy sobie zmieniać, że tak powiem, czas i zobaczcie. 29. 30, 31, 1 kwietnia, 2, 3 i tak dalej. I zobaczcie, co dzieje się. Animacja Księżyca ruszyła i jest on widoczny. Już tutaj prawie połowa jest widoczna, w związku z tym możemy sobie dokładnie to sprawdzić. OK, co jeszcze ważnego, jeżeli chodzi o ten tryb? Jeżeli przyciśniemy sobie na tryb Księżyca, zobaczcie, przejdziemy sobie teraz do Tide, czyli wskazówka prasy pływów pokazuje nam pływy dla wybranej godziny bieżącego dnia. Natomiast jeżeli przejdziemy sobie do, zobaczymy, 16, ona nam przeskakuje. Jeżeli przejdziemy sobie do trybu Moon, to zobaczcie, ta wskazówka jest nieaktywna, ona wskazuje tutaj godzinę 12 i 12 nie będzie nam pokazywać pływów morskich. OK, kolejne przyciśnięcie lewego dolnego przycisku Mode pozwala wejść do sprawdzenia czasu do drugiej strefy czasowej. W tym wypadku wskazówka oczywiście sekundowa to jest ułatwienie. Nie we wszystkich modelach to jest, ale tutaj oczywiście na wewnętrznym O-ringu są skróty miast i możemy sobie doskonale sprawdzić, jaka jest wybrana druga strefa czasowa. Posługując się prawymi przyciskami możemy tą strefę czasową zmienić. Oczywiście automatycznie zegarek dostosowuje wskazanie godziny na wyświetlaczu elektronicznym, więc sobie tutaj możemy ustawić wybraną przez nas dowolną strefę czasową. Zaraz Wam pokażę jedną fajną rzecz, o której też nie wiedziałem, dlatego żeby różnica nie była zbyt duża, ustawimy sobie Londyn. Możemy również w trybie World Time zdefiniować, czy ten czas ma być letni, czy nie. Służy do tego lewy górny przycisk Adjust, po prostu przytrzymując go uaktywniamy bądź dezaktywujemy wskazanie Daylight Saving Time, w tym wypadku dla Londynu. OK, bardzo fajna sprawa, nie wiedziałem o tym, nie wiem, czy użytkownicy też doczytali to w instrukcji, ale w tym konkretnym modelu możemy dokonać zamiany Home Time z World Time, właśnie będąc w tym trybie World Time i odwrotnie, poprzez jednoczesne przyciśnięcie przycisku Adjust, czyli lewego górnego i prawego górnego, spójrzcie. Jesteśmy w trybie World Time, tutaj wskazówka pracy trybów pokazuje nam World Time, wskazówka sekundowa pokazuje nam Londyn. Zobaczmy, co się stanie. Charakterystyczne piknięcie. Zobaczcie, wskazówka sekundowa przeskoczyła nam na wskazanie Paryż, nadal jesteśmy w trybie World Time i wskazówki dostosowują się do godziny dla Paryża. Na wyświetlaczu jest już godzinę później, czyli jest to czas dla drugiej strefy czasowej. W związku z tym, przepraszam, oczywiście wskazówki w tym wypadku pokazują nam czas domowy, którym będzie Londyn, a wyświetlenie na wyświetlaczu wskazuje nam World Time, czyli tutaj Paryż. Dokonujemy z powrotem zamiany Adjust i Light. I wszystko się zmienia. Naszym World Time jest Londyn, wskazanie dla Londynu, natomiast strefa czasowa podstawowa to był Paryż, w związku z tym wskazówki pokazują nam wskazania dla Paryża. Bardzo fajny bajer, szkoda, że nie ma tego w GG-1000. Bardzo fajnie, że zostało to rozwiązanie zastosowane w tym modelu. On dzięki temu w moich oczach zyskał bardzo na wartości. Nie jest to zwykły kolejny zegarek, który nie ma w zasadzie nic do zaprezentowania. On jest bardzo fajnie zrobiony, fajnie wyposażony i naprawdę uważam, że jest godny uwagi. Kolejne przyciśnięcie przycisku Mode powoduje przejście do stopera. Oczywiście tutaj stoper mierzy czas w zakresie 59 minut, 59 sekund i 99 setnych. Stoper startujemy prawym dolnym przyciskiem, zatrzymujemy go również prawym dolnym, zerujemy Adjust, możemy sobie zrobić czas dzielony, Adjust, zatrzymujemy, sprawdzamy, zerujemy. To jest stoper. Kolejny z trybów jest timer. Jeżeli chodzi o timer, zobaczcie, tutaj wskazówka pracy trybów odpowiednio przestawia się. W tym wypadku wskazuje nam na TMR, czyli skrót timer. Standardowo w G-Shockach ustawiony jest on fabrycznie na 10 minut. Timer odmierza czas w zakresie od 1 do 60 minut z możliwością ustawienia co 1 minutę. Aby zdefiniować timer, oczywiście służy do tego lewy górny przycisk Adjust. Przytrzymując ten przycisk jesteśmy w stanie dokonać ustawienia. Zobaczcie, znowu fajna sprawa. Wskazówki nam się przesuną, żeby odsłonić wyświetlacz. Powinny się zatrzymać mniej więcej właśnie w tej pozycji tutaj. Zobaczcie, no świetna sprawa. Ustawiamy sobie timer w dół 10, akceptujemy, startujemy timer, wskazówki w tym wypadku wracają do wskazania czasu. Bardzo fajne rozwiązanie. Startujemy sobie timer, timer sobie odmierza czas, możemy go zatrzymać w każdej chwili, zresetować. OK. Kolejną z funkcji jest funkcja alarmu. W tym wypadku, w tym konkretnym modelu niestety nie posiadamy funkcji alarmu śpiocha. Mamy tutaj 5 alarmów plus sygnalizację o pełnej godzinie. Alarm pierwszy, alarm drugi, trzeci, czwarty, piąty i sygnalizacja o pełnej godzinie. Oczywiście, jeżeli chcemy dokonać ustawień, służy do tego przycisk Adjust. Mamy SIG ON. Na wyświetlaczu pojawia się skrót SIG. Bądź off, możemy sobie to zmienić, jeżeli chodzi o ustawienie alarmu, na przykład alarm pierwszy, przytrzymujemy przycisk Adjust, od razu pojawia nam się skrót ALM, czyli że alarm jest aktywny i dokonujemy sobie ustawień tutaj alarmu. Oczywiście kolejny raz widzimy skrót HND, czyli Hands, oznajmia nam, że wskazówki się przesuwają, my sobie tutaj ustawiamy alarm, akceptujemy. I pamiętajmy, przy takim ustawieniu alarmów on raz ustawiony staje się aktywny i będzie nas cyklicznie, codziennie budził o zdefiniowanej godzinie. Jeżeli chcemy go wyłączyć, po prostu nie musimy już długo przytrzymywać się lewego górnego przycisku Adjust, tylko po prostu jednorazowe wciśnięcie powoduje aktywację bądź dezaktywację alarmu. OK, wracamy do timekeepingu, zegarek ma podświetlenie, podświetlenie jest bardzo atrakcyjne, bardzo fajnie podświetlana jest tutaj na dole ta tarcza pracy pływów, natomiast no niestety jak jest ciemno, to nie będzie podświetlany wyświetlacz i będzie nam ciężko w nocy dokonać odczytu z wyświetlacza elektronicznego. Jest to mankament tych troszeczkę tańszych modeli zegarków. Nie jest to do końca dopracowane, no ale cóż, tak jest i nie mamy na to wpływu, pozostaje nam pogodzić się z tym faktem. Zegarek wyposażony jest również w autopodświetlenie. Długość podświetlenia standardowo wybieramy w podstawowych ustawieniach, tak jak to pokazałem na początku. LT1 1,5 sekundy, LT3 około 3 sekund. Natomiast żeby aktywować automatyczne podświetlenie w kierunku tutaj przy ruchu w kierunku twarzy należy po prostu przytrzymać dłużej wciśnięty przycisk podświetlenia. Zobaczmy, co się stanie. Jesteśmy w timekeepingu. Tak, jeszcze raz. O, pokazało się, jest to mało widoczne i zniknie. Zwróćcie uwagę, w tym miejscu tutaj, jeszcze raz. Coś nie chce nam teraz zaskoczyć. Zobaczmy jeszcze raz. OK. Wskoczyło, jest skrót tutaj LT, czyli zegarek automatycznie będzie się podświetlał przy takim ruchu w kierunku twarzy. I możemy sobie to, zobaczmy, czy nam się uda za pierwszym razem dezaktywować przez dłuższe przyciśnięcie przycisku podświetlenia. Jest, zniknęło. Czyli właśnie w taki oto sposób aktywujemy bądź dezaktywujemy automatyczne podświetlenie. Pamiętajmy, że zegarek nie jest wyposażony w zasilanie ogniwem słonecznym, dlatego podobnie jak model GG-1000 ostrzega nas o niskim poziomie baterii. Kiedy wskaźnik baterii pojawi się na wyświetlaczu, to informuje nas o tym, że możliwie najszybciej należy dokonać wymiany baterii. Kiedy wskazanie bateryjki tutaj miga, nie działają inne funkcje i wszystkie wskazówki się zatrzymują. Podobnie jak w GG-1000 często użycie sensorów, alarmu czy też podświetlenia w krótkim czasie powoduje duże zużycie energii, co doprowadzi do właśnie migania tego wskazania bateryjki. Jeżeli ta bateryjka zniknie po krótkim czasie, to i tak jest to dla nas sygnał, że po prostu powinna ona zostać możliwie najszybciej wymieniona. Zegarek posiada dwie baterie o przybliżonym czasie działania około 2 lat, ale tutaj oczywiście standardowo firma Casio określa warunki, dla których ten zegarek będzie działał na tych 2 bateriach przez okres około 2 lat. Jest to po pierwsze jedno poświetlenie 1,5 sekundy dziennie, używanie jednego alarmu 10-sekundowego dziennie, jeżeli chodzi o kompas, to jest to użycie kompasu 20 razy na miesiąc i odczyt temperatury raz na tydzień. Tak, moi drodzy, prezentuje się model Casio G-Shock GN-1000 z serii Gulfmaster. Jeżeli chodzi o plusy tego zegarka, to jest to na pewno tańsza alternatywa dla wersji pierwszej Gulfmastera GWN-1000, natomiast pragnę zwrócić uwagę, że aktualnie bardzo często dostępne są promocje na model GWN-1000 i oczywiście ja wiem, że to nie są małe pieniążki, ale różnica powiedzmy w granicach 400-500 zł i możemy mieć zegarek z triple sensorem. Natomiast jeżeli chodzi o mój konkretny wybór, jeżeli ja miałbym wybrać zegarek wskazówkowo analogowy, to cyfrowy, to oczywiście wydaje mi się, że jeżeli chodzi o mój wybór, to padłby on tutaj na właśnie Gulfmastera GN-1000. No są minusy, takie minusy jakie zauważane były przy modelu na przykład GA-1000 czy GG-1000. Tutaj jest brak solara, brak radia. Ja osobiście uważam, że tak jak mówiłem w przypadku modelu GG-1000, że są to tak zwane odgrzewane kotlety i powielanie modułu z GA-1000, tak w przypadku Gulfmastera tutaj GN-1000 możecie zwrócić uwagę, że on ma szereg innych zastosowań, szereg innych funkcji, które brakuje w tamtych modelach, także wydaje mi się, że ten zegarek jest po prostu zrobiony z troszeczkę większym polotem niż model GG-1000, a pamiętajmy, że te modele zostały wypuszczone na rynek mniej więcej w tym samym czasie. Oczywiście sporo wariacji kolorystycznych, myślę, że każdy wybierze coś dla siebie. Ja osobiście miałem jeszcze okazję zobaczyć ten model tak zwany kanarkowy na żółtym pasku. Bardzo fajnie on wygląda, bardzo żywy kolor na lato, jak najbardziej, jeżeli ktoś lubi takie żywe kolory i nie boi się ich, to uważam, że to będzie bardzo fajne rozwiązanie. Fajnie jest to zgrane tutaj z tarczą zegarka. Myślę, że każdy może wybrać coś dla siebie. Bardzo fajnym plusem w tym modelu to jest dość silne podświetlenie tutaj i dość atrakcyjnie ono tutaj wygląda, ponieważ ta tarcza pływów jest tak troszeczkę w innym kolorze, w związku z tym powoduje to taki tutaj dodatkowe rozświetlanie. Bardzo fajny sposób. No tak, jeżeli chodzi jeszcze o plusy, no to oczywiście wiemy, że zegarek dodatkowo obok Twin Sensora ma pływy morskie, fazy księżyca, odświetla się wyświetlacz. Oczywiście pamiętajmy o tym, że wciśnięcie prawego górnego przycisku oraz przycisku Mode, zobaczcie, możemy sobie dokonać tej czynności w dowolnym momencie i fajnie wskazówki nam się tutaj połączą i odsłoni nam się wskazanie tutaj wyświetlacza. Myślę, że to tyle. W osobnym filmiku chciałbym pokazać Wam również właśnie korektę położenia początkowego wskazówek. Chciałbym pokazać Wam, jak skalibrować sobie pływy morskie, jeżeli uważacie, że one wskazania są nieprawidłowe, jak skalibrować tutaj kompas. W związku z tym mam nadzieję, że w niedługim czasie pojawi się kilka filmików na temat tego zegarka. W tym miejscu oczywiście chciałbym serdecznie podziękować firmie, która jest autoryzowanym dystrybutorem zegarków marki Casio G-Shock w Polsce, firmie zegarki.centrum.pl, która użyczyła mi ten konkretny model zegarka do nagrania. Dziękuję pięknie, polecam i do następnego filmu.